Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom z całej Polski z zakresu przedmiotów ekonomicznych, takich ilościowych, gdzie rozwiązujemy zadania jak matematyka, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska, badania operacyjne, ekonometria. Także jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy zadania/projekty@wp.pl. Załączajcie od razu treść takiego zadania. Ja wam albo dam jakąś wskazówkę, albo umówimy się na rozwiązanie takiego zadania. Ewentualnie wejdźcie na moją stronę internetową www.zadania-projekty.pl. Tam znajdziecie do mnie kontakt, jak i zasady współpracy ze mną, a dzisiaj wam chciałam przedstawić sposób rozwiązywania zadania z matematyki finansowej. Powiedzmy bezpośrednio z zakresu rent, ale nie dotyczy dokładnie ustalenia wartości renty, a raczej czasu, jaki jest potrzebny, żeby. Właśnie co? Najlepiej zapoznajmy się od razu z treścią takiego zadania. Przez jaki czas należy wpłacać na początku kwartału kwotę 100 zł, aby uzbierać 1000 zł? I co ważne, bank stosuje kapitalizację złożoną kwartalną przy stopie 5,5% w skali roku. Niepełną liczbę rat zaokrąglić do najbliższej liczby naturalnej i wyznaczyć nowe równe wpłaty. Zadanie może wydaje się skomplikowane, ale zawsze polecam zapoznać się z treścią zadania przynajmniej dwukrotnie, żeby je po prostu zrozumieć, o co chodzi. Przez jaki czas? Czyli tutaj raczej nie wiadomo będzie czas, który potrzebny nam jest, a nie ustalenie wartości początkowej czy końcowej wpłat, bo to są raczej typowe zadania, a to jest nietypowe. I na początku kwartału, czyli wiemy, że wpłaty będą co kwartał i od razu, że ważne, że z góry, na początku każdego kwartału, a nie na końcu, co jest bardziej typowe. I ta kwota wpłacana to jest 100 zł, a na końcu chcemy uzbierać 1000 zł, czyli te 1000 możemy traktować, że to jest jakby wartość przyszła naszych wpłat dokonywanych co kwartał z góry w wysokości 100 zł. I wiemy, że bank stosuje kapitalizację złożoną kwartalną, czyli wiemy, że kapitalizacja jest już kwartalna i stopa jest 5,5% w skali roku. Ten dalsza część zadania, że niepełną liczbę lat coś tam liczbę wpłaty zaokrąglić i coś tam wyznaczyć nowe równe wpłaty, to jest ciąg dalszy. Na początek skupmy się na tym pierwszym elemencie, przez jaki czas należy wpłacać, czyli czas jest niewiadomy. Wiemy, jaka jest wpłata i ile wynosi kapitał końcowy. I teraz musimy zwrócić uwagę na to, że musimy znaleźć jakiś wzór, który powiąże nam niewiadomy czas z wysokością wpłaty 100 zł i żeby uzbierać 1000 zł, ale płatny z góry, z wpłat płatnych z góry. I teraz, jeżeli wypiszemy wiadome, niewiadome, to wiemy, że wpłaty są w wysokości 100 zł, że kapitał końcowy to jest 1000 zł. U nas nie wiemy, ile jest takich wpłat, ile było takich dosłownie, powiem, nie lat, a kwartałów. Bo wszystko musi być ustalone zawsze pod kapitalizację, która tu jest ustalona na kwartalną. Tak samo stopa procentowa, niby 5% rocznie, ale trzeba to przeliczyć od razu na kwartały, bo wszystko musi być uzgodnione pod kwartał. I nie wiadomo tutaj we wzorze, w tym oznaczeniu tych wzorów jest N, a Q jest wiadome. To jest tak zwany wskaźnik kapitalizacji 1 plus R. Zawsze tak jest ustalany. Dalej idąc, po podstawieniu pod ten wzór otrzymujemy co? W miejsce KN, czyli wartości przyszłej, wpisujemy 1000. P to jest nasza wpłata 100 zł. Q to jest 1 plus R, ale R to jest właśnie te nasze 5,5% przez 4. Wygląda może masakrycznie w tym wzorze, ale faktycznie zaraz jak uprościmy, to nie będzie tak źle. Dalej idąc, nie wiadomo, jak wiemy, tutaj jest tylko ta potęga małe n duże czy małe nie ma znaczenia. I po uproszczeniu mamy, jeżeli 1000 i 100, wszędzie tu jest mnożenie, to możemy podzielić lewą i prawą stronę przez 100 i te 100 się nam zredukuje, zostanie po lewej stronie tylko 10. I to, co tutaj mamy, ten pierwszy nawias, przerzuciłam od razu
do lewej strony równania poprzez dzielenie i mamy 10 ze zredukowanego 1000 zostaje 10 podzielone przez to, co tutaj było po prawej, to wskakuje po lewej jako do mianownika i zostaje nam ten ułamek, który tutaj mamy, licznik pod kreską ułamkową z mianownikiem. Po uproszczeniu, co my dalej mamy? No właśnie, to co jest tutaj w mianowniku, tutaj przy myszce, wrzucamy do licznika lewej strony, czyli mamy 10 razy to przez to, co było i powstaje. Dalej, jak widzimy, ja tutaj maksymalnie uprościłam, że ta nasza, przerzuciłam stronami, że to, co było po naszej prawej stronie, będzie po naszej lewej, bo będzie to naszą niewiadomą. I minus 1 przerzuciłam na drugą stronę, będzie plus. I tylko zamieniłam stronami. Generalnie przyjrzyjcie się, zatrzymajcie film i przyjrzyjcie się, że to jest tylko kwestia przerzucenia na drugą stronę tych elementów ze znakiem przeciwnym. I jak widzicie tutaj 10 przez ten, ułamek, czyli wynik tego ułamka 10 przez ten mianownik razy ta liczba plus 1 daje nam to. I faktycznie zostaje nam, że to co jest w nawiasie do potęgi n tej wynosi 1,13. I żeby tutaj to jakoś rozwiązać, trzeba zlogarytmować i zarówno ten element, jak i ten element, ten wynik. I co otrzymujemy? Jeżeli logarytmujemy liczbę do potęgi, to potęga razy to, co było podstawą potęgi, daje nam wynik logarytmowi z tej naszej prawej strony, bo zawsze jak logarytmujemy jakiekolwiek równanie, to logarytmujemy i lewą, i prawą stronę równania. Jeżeli w prawej stronie równania była liczba do potęgi n tej, to możemy zapisać, że to jest n razy logarytm z tego, co było do potęgi n tej. I wychodzi nam, że n razy i wyliczony logarytm z 1 plus ten wynik wychodzi 0, tu mamy liczbę, i logarytm naturalny z 1,13 wychodzi 0,12. Jak najbardziej polecam wyliczenia dokonywać na kalkulatorze naukowym, tam od razu takie rzeczy możecie policzyć. I teraz jak widzimy, dzielimy 0,12 przez 0,013, wychodzi 9 po przecinku i to jest czas. Czas wszędzie ustalaliśmy, że wszystko jest w częstotliwości kwartalnej, a więc to jest taka liczba kwartałów, która pozwala na wyznaczenie ze 100 zł kwoty 1000 zł. Czyli można tak teoretycznie powiedzieć, że po okresie ponad 9 kwartałów, wpłacając co chwilę po 100 zł, otrzymamy 1000 zł, przy uwzględnieniu tego, że pieniądze zyskują na wartości. I dalej, to jest niepełna, jest powiedziane tak, teoretycznie, tu byśmy skończyli zadanie, ale w treści polecenia było powiedziane, że mamy tu niepełną liczbę wpłat, zaokrąglić do najbliższej liczby naturalnej, czyli po zaokrągleniu najbliższej. I nie jest powiedziane do kolejnej w górę, tylko że no najbliższej. Najbliższej 9,3 jest 9 i należy wyznaczyć nowe równe wpłaty. A więc korzystamy znowu z tego samego wzoru, gdzie teraz jest niewiadomo liczba, jest wysokość tej wpłaty. Chcemy uzyskać kapitał 1000 zł, ale przy 9 wpłatach kwartalnych, czyli co kwartał, stopa jest nadal kwartalna uwzględniona. I tutaj jak widzimy, też podstawiłam do wzoru tego samego, tylko mówię nie wiadomo, jest P. Ja wiem, że są wzory od razu na wyznaczenie, że nie wiadomo P. Jak najbardziej, ale jeżeli nie chcecie się uczyć iluś wzorów na pamięć, a najczęściej trzeba się wzorów uczyć na pamięć, polecam po prostu przypomnieć sobie przekształcanie wzorów, ale nauczyć się tego jednego podstawowego i do niego podstawiać. I raz nie wiadomo jest czas, innym razem wartość początkowa, końcowa albo wysokość renty, więc zamiast liczyć, uczyć się 12 wzorów, ja bym polecała takich 4 podstawowe, nauczyć się na pamięć, kwestia czy z góry, czy z dołu i przekształcać te wzory. I teraz jak widzimy, nie wiadomo jest tylko P. Wygląda to strasznie skomplikowanie, co ja jak najbardziej rozumiem, ale z tego wzoru możemy uprościć do takiego, gdzie etapami
Upraszczając, możemy uzyskać, że 4 po przecinku przemnożone razy to wszystko da nam 9 po przecinku. Jeżeli 1000 podzielę przez 9 po przecinku, uzyskam p równe tyle. I to oznacza, że przez 9 kwartałów muszę wpłacać z góry od razu po 103 zł, aby uzyskać kapitał końcowy z 1000 zł. Okej, w takim razie musicie zauważyć, że przez to, że zaokrągliliśmy liczbę kwartałów, nasza wysokość wpłaty troszeczkę się musiała zwiększyć, bo ja liczbę kwartałów zaokrągliłam w dół, a więc żeby uzyskać ten sam kapitał, ja muszę troszeczkę więcej wpłacać. W takim razie kończę omawianie tego zadania z matematyki finansowej. Oczywiście dotyczyło tematu rent, było dość nietypowe, ale jak najbardziej polecam się z takimi zadaniami również zapoznać, bo jeżeli opanujecie zadania trudne, to będziecie tym bardziej umieć opanować zadania proste. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek współpracy ze mną, jak najbardziej załączajcie do mnie zadania na adres mailowy zadania@projekty.pl. Wejdźcie na moją stronę internetową, zapoznajcie się z zasadami rozwiązywania u mnie zadań i subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Jeżeli Wam się podobał ten film, jak najbardziej go komentujcie. Jeśli się nie podobał, też komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, uczcie się i mam nadzieję, że pomogłam Wam w Waszej nauce. Także życzę powodzenia i oglądajcie inne moje filmy, nie tylko z matematyki finansowej. Pozdrawiam i do usłyszenia.